się motocykle fruwały, fruwali zawodnicy i teraz czekamy na najważniejszy meldunek. Zawsze to powtarzamy i nigdy nie jest to kurtuazja. Liczymy na to, że zawodnikom nic złego nie stało się w tej sytuacji, w sytuacji, która wyglądała bardzo nieciekawie. Bardzo brzydki upadek, zaraz zobaczymy z pewnością powtórki, ale najważniejsze właśnie, żeby zawodnicy wstali, żeby nic się nie stało. Widzimy tutaj właśnie teraz tą akcję, wjazd tutaj właśnie Musielaka, Tobiasza. Bardzo krótko wjechał w ten krawężnik i raz gdzieś go właśnie trąciło, próbował opanować ten motocykl, ale drugi raz już nie zdążył tego, uderzył w motocykl Piotra Pawlickiego. No i przy takich sytuacjach, no zawsze to się dzieje bardzo, bardzo nieciekawie. No, ojej, jeszcze tutaj noga wpadła do Biasza pod błotnik chyba, także bardzo nieciekawie. Piotr Pawlicki w sytuacji najgorszej z możliwych, czyli nie spodziewał się tego, uderzony, tak. I tu po prostu nie ma możliwości reakcji. Tak, już nie, już, ojejku, tutaj bardzo, bardzo nieciekawie też ta noga wyglądała do Biasza. Miejmy nadzieję, że zawodnikom nic nie będzie. Fatalnie wyglądający wypadek. Ach, aż normalnie mam dreszcze, jak na to patrzę i... Oczywiście, to są zawsze chwile, których ani my nie chcemy oglądać, ani nie chcemy komentować i nic mądrego nie powiemy, bo tak naprawdę czekamy teraz najbardziej na brawa stadionu. Piotr Pawlicki. Peter wraca o własnych siłach, natomiast cały czas siedzi. To możemy już Państwu powiedzieć, że siedzi Tobiasz Musielak. Przypomnijmy, że Piotr miał uraz prawej nogi, prawej stopy. Tu widzimy, gdzieś trzymał się troszeczkę za bark, obojczyk, ale widzimy, że powinno być wszystko ok. Lewej, na pewno lewej. A, lewej, tak, zgadza się, lewej, oczywiście, tak. Także widzimy, że idzie. Tobiasz też wstaje, no jest także jest dobry objaw, dobry obrazek. Na pewno czuje się jak po zderzeniu z lokomotywą, no ale ważne, że wstał. Ważne, żeby teraz gdzieś...